Wielu piłkarzy zapytanych o to, czy zaakceptowaliby geja w szatni, stanowczo odpowiada, że nie ma takiej opcji. Inni mówią, że nie mieliby z tym najmniejszego problemu, ale po chwili dodają, że taka osoba mogłaby nie mieć lekko. Co jakiś czas słyszymy o kolejnej znanej postaci, która zdecydowała się na coming out, czyli publiczne przyznanie się do homoseksualizmu. I o ile w środowisku artystów, muzyków czy aktorów jest to bardziej akceptowalne, o tyle w świecie futbolu sprawa mogłaby być nieco trudniejsza. Z tej strony Konrad Szymański, witam Was w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie docenić moją pracę, będę wdzięczny, jeżeli pod tym filmem zostawicie łapę w górę. Dziś poznajcie historię Justina Fashanu, piłkarza, który odważył się być sobą. Fashanu to były zawodnik takich klubów jak Norwich, Manchester City czy West Ham United. To jednocześnie pierwszy i przez długi czas jedyny profesjonalny piłkarz, który publicznie przyznał się do homoseksualizmu. Jak się później okazało, ta decyzja doprowadziła go do odebrania sobie życia. Karierę juniorską rozpoczynał we wspomnianym Norwich, z którym później podpisał zawodowy kontrakt, mając 18 lat. Dla popularnych Kanarków rozegrał 103 mecze, strzelając 40 bramek. Jedna z nich została wybrana golem sezonu z meczu przeciwko Liverpoolowi w 1980 roku. Nieźle rokująca kariera i piękne bramki w pewien sposób wynagradzały trudne dzieciństwo, które spotkało Justina. Wraz z bratem wychowywał się w domu dziecka, do którego oddała ich mama. Tłumaczyła to tym, że nie radzi sobie z czwórką dzieci, więc dwoje z nich po prostu się pozbyła. Padło na Justina i jego brata Johna. John również był piłkarzem. Wraz z Wimbledonem zdobył nawet Puchar Anglii w 1988 roku, pokonując Liverpool. Przez lata byli dla siebie wsparciem, ale John nie mógł pogodzić się z rosnącą sławą starszego brata i z czasem ta więź osłabła. Dobre występy Justina zaowocowały powołaniem do reprezentacji Anglii do lat 21. To przykuło uwagę innych klubów, dzięki czemu w 1981 roku przeszedł do Nottingham Forest. Kwota transferu spowodowała, że Fashanu stał się pierwszym czarnoskórym piłkarzem na Wyspach, za którego zapłacono ponad 1 000 000 funtów. Do transferu przyczynił się Brian Clough, trener Nottingham, który chciał napastnika w swoim składzie. Niestety przyczynił się też do tego, w jaki sposób Fashanu pożegnał się ze światem. Na początku Justin dobrze radził sobie w klubie. Występował w meczach, po prostu był częścią drużyny. Pewnego dnia do trenera dotarły plotki o tym, że jego piłkarza widywano w klubach dla gejów. Brian Clough wszedł do szatni i w obecności wszystkich zawodników skierował do Fashanu następujące słowa. Po co chodzisz do piekarni? Po chleb. A po co chodzisz do rzeźnika? Oczywiście po mięso, prawda? Więc po jaką cholerę chodzisz do klubów dla ciot? Od tego momentu wszystko się zmieniło. Koledzy z drużyny przestali być kolegami, a Justin został odsunięty od treningów z pierwszym zespołem. To był początek ciężkiej drogi, która dopiero go czekała. Wiadomo było, że w Nottingham Forest nie ma już czego szukać, więc musiał odejść. Tak zaczęła się tułaczka po klubach, których w całej karierze odwiedził ponad 20. Miał problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, bo wszystkich interesowała tylko orientacja seksualna piłkarza, a nie to, jak grał w piłkę. Nie mogąc dłużej tego ukrywać, w 1990 roku zdecydował się na coming out. Fashanu udzielił wywiadu dla brytyjskiego tabloidu The Sun, w którym otwarcie przyznał, że jest gejem. W mediach wrzało, a na piłkarza rozpoczęła się nagonka. Do tego stopnia, że nawet jego brat John powiedział w jednej z telewizji, że nie chciałby przebierać się w szatni z kimś takim jak Justin. W późniejszym wywiadzie dla jednego z czasopism Justin Fashanu mówił, że takich sportowców jest więcej, ale brakuje im odwagi. Dzisiaj taki zawodnik jest idolem kibiców. Gdyby przyznał się do swojej orientacji, mógłby stracić mnóstwo pieniędzy i szacunek. Homoseksualiści boją się wyjść z cienia. To brutalne, ale prawdziwe. Napastnik przez wiele lat musiał zmagać się z odtrąceniem środowiska, aż do końca kariery w wieku 36 lat. Rok później, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, 17-letni chłopak oskarżył go o napastowanie seksualne. Miało do tego dojść w Maryland, gdzie stosunki homoseksualne były zakazane. Nie znaleziono dowodów, więc sprawę umorzono, ale ta i tak mocno wpłynęła na psychikę Justina. Postanowił wrócić do Londynu, gdzie 2 maja 1988 roku powiesił się w swoim garażu. Zostawił przy sobie list, w którym napisał: zostałem uniewinniony, ale w oczach ludzi już zawsze będę uważany za winnego. Jestem tym zmęczony. Nie chcę być utrapieniem dla mojej rodziny i przyjaciół. Wierzę, że Jezus, którego kocham, przywita mnie w niebie i właśnie tam znajdę swoją spokojną przystań. Justin Fashanu był pierwszym, ale nie jedynym piłkarzem, który przyznał się do homoseksualizmu. Chociażby w 2014 roku dokonał tego Thomas Hitzberger, były zawodnik m.in. West Hamu i Evertonu oraz wielokrotny reprezentant Niemiec. Różnica jest taka, że pomocnik czekał z tym do zakończenia kariery, wiedząc, jak mogłaby odebrać to szatnia.
I właśnie dlatego coraz częściej możemy spotkać się z akcjami, które mają na celu zwiększyć tolerancję w futbolu. Jak chociażby w Premier League, w której kapitanowie grali przez jakiś czas z tęczowymi opaskami czy innymi elementami wyrażającymi wsparcie. Wiele osób to oburzyło i uznały, że piłka nożna to nie miejsce na takie deklaracje. Jednak być może dzięki takim akcjom dziś ktoś taki jak Justin Fashanu nie musiałby szukać swojej spokojnej przystani gdzie indziej. Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw subskrypcję i sprawdź inne materiały o piłce nożnej na moim kanale. Do usłyszenia.